Co wspólnego ma ze zbliżającą się wojną domową w Polsce inwazja polskiej husarii na pewne pokojowe państwo w Afryce? Niby nic, ale tak naprawdę bardzo wiele. Witam imperialistów, tutaj Lukas. W trzecim odcinku z gdzie jest Rzeczpospolita? A tutaj na Skandynawię nam wymanewrowała, no nieważne, trzeba będzie poprawiać ten napis. Tak, to jest trzeci odcinek, więc jeżeli przegapiliście dwa poprzednie i chcecie wiedzieć, co się dzieje i co będę robił w tej serii, warto jest je obejrzeć. Linki dam wam w przypiętym komentarzu i opisie pod tym filmem. Do tego filmu. W dzisiejszym odcinku zamierzam zaatakować pewne potężne imperium i doprowadzić do jego upadku. Dlatego atakujemy Kastylię. Bo tak się przyjemnie składa, że mamy duże roszczenia do wyzwolenia Neapolu. Chłopaki z Neapolu chcą być po prostu wolni i dostarczać nam pizzę. Chyba. Dlatego dobrze zaatakować o to terytorium. Nie dlatego, że jest tam pizza, tylko dlatego, że łatwo nam będzie zdobyć. Bo znając nie, byłaby spora szansa, że zaatakowałbym o jakieś terytoria na Sardynii. A jak wszyscy wiemy, Kastylia ma potężną flotę i niekoniecznie bym się potem tam dostał. Tylko jak zwykle jestem świetnie przygotowany do różnych wojen, więc widzicie, moje wojska są nie pod tą granicą, co powinny być. Ha, ha, ha. Tak się dobrze złożyło, że wypowiedziałem tylko tą wojnę i aż nam Inkwizytor spalił się sam na stosie. Nie wiem czemu, ale chyba nikt nie spodziewał się polskiej Inkwizycji i hiszpańska musiała tutaj zaorać temat. Ta wojna może super łatwa nie być, bo jakby to powiedzieć, Hiszpania ma lekką przewagę, taką leciutką oraz gigantyczną we flocie. Dlatego troszeczkę się martwię z tych wszystkich starć, które się dzieją na tych morzach. No nieważne, na szczęście mamy dojście lądowe. Na tym się skupimy. O Boże, co tutaj jest? Odsiecz Polska pod Lombardią, czy damy radę? Nie wiem. Znaczy, tu jest Lombardia? Labord! Lombardia jest gdzieś indziej. Nieważne. Ważne jest to, że udało nam się przepchnąć Hiszpanów. Niestety dość sporym kosztem, więc te armie na razie cofnijmy. Niech mi się zregenerują. A my tymczasem przejdźmy przez Piryneje i lećmy zająć te niestety bardzo groźne dla nas fortyfikacje. Tymczasem moi sojusznicy pójdą zajmować prowincje włoskie od Hiszpanów. Mówię, moim głównym celem jest wyzwolenie Neapolu, bo chcę go zjeść. Bo tak się składa, że posiada on pewien dla mnie bardzo ważny monument, który może mi się tak przydać w moich dalszych podbojach. Tak coś mi się wydaje. Poza tym w poprzednim odcinku chcieliście wolną Katalonię, chociaż nie wiem, czy ją zrobię, czy zrobię wolny Aragon. Tak, wolny Aragon nawet by mi się bardziej przydał. No tak chyba się przebiłem przez obronę kastylijską. O dziwo, nie przejęzyczyłem się. Naprawdę mamy Kastylię. Czemu tutaj nie powstała Hiszpania? Jak są osoby mądrzejsze ode mnie w komentarzach, to mi napiszcie, dlaczego nie mamy do czynienia z Hiszpanią, tylko z Kastylią, co w sumie jest gorsze, bo mają wtedy zwiększone morale, ale jednocześnie lepsze, bo mają słabszą artylerię. Sojusznikom kastylijskim pozmieniam religię, bo będą mieli wtedy burdello w chacie, żeby było nam ich łatwiej potem też również wasalizować. Czemuż by nie? Wiecie, Polacy przybyli, byliście kalwinistami, teraz zmieniacie się w katolików, hurdur, husaria. Oh, ale to wszystko może ich jeszcze nawrócić. No nie fajnie. Aha, gdzie uciekacie Hiszpanii? Nieba, nie ma Hiszpana. Tak, dobrze, bijemy ich dalej, lecimy dalej zajmować kolejne ich prowincje. Nie będą się bronili przed nami. Znaczy, w sensie, broją się jakoś, dali im fortów i się co chwilę cofają. Całkiem przyjemnie te boty grają. Mówię wam, pokonuję ich moimi armiami bez generałów, co nie jest dobrym sposobem prowadzenia wojen, przyznaję szczerze. Mam 5 misjonarzy jako Polska, a to dlatego, że przyjąłem kontrreformację. Chcę nawrócić jak najwięcej moich prowincji na katolicyzm, zanim się zmieni na protestantyzm, ale nie powiem wam dlaczego. Jestem ciekaw, czy zgadniecie w komentarzach, dlaczego robię coś takiego, więc możecie mi to napisać. Nie wiem, czy zrobię to w tym odcinku, czy w kolejnym, więc akurat jeżeli w tym odcinku, no to się dowiecie na koniec odcinka, więc możecie mi napisać teraz bez przewijania, a jeżeli w kolejnym odcinku, no to się dowiecie w kolejnym odcinku, dlaczego zmieniłem religię. Mówiłem, że zmieniam na protestantyzm? Chyba tak. Uwielbiam te manewry mojego przeciwnika. Zajmuję mu kraj, ale nie, on leci odbić jakieś pustynne prowincje. Ja wiem, że piasek to fajna sprawa. Lubiłem się bawić w piaskownicy, jak byłem małym dzieckiem, no ale szanujmy się, tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. What the fuck? Dania okupuje te prowincje? Czemu? No, i na szczęście Dania zawarła pokój z Kastylią, a już chciałem jej wojnę wypowiadać. Znaczy, wojnę im tak im wypowiem, ale przynajmniej teraz duńskiego wojska nie ma w stolicy, więc i tak mogę im wypowiedzieć tą wojnę, więc czemu byś tego nie zrobić w tym momencie? Nie ma co, całe ich wojsko jest na Sycylii. No albo przynajmniej mniejszość tego wojska, no niestety mają tutaj armię. Przed chwilą jej tu nie było, nie wiem co się stało, ale moja dzielna Ryga leci i pokonuje przeciwników i serio, jest to jeden z najlepszych wasali, jakiego można mieć w tym momencie w grze, albo marki, jak to tam woli.
I pamiętajcie, że oni mogą mieć spokojnie do 5 prowincji albo 4 prowincji w Europie, więc możemy na przykład przekazywać im ziemię w Afryce, w Brazylii i tak dalej. No ale na szczęście mam przewagę we flocie jakimś cudem nad Duńczykami, więc dostaliśmy się na ich stolicę. Nie wierzę, że mi się to udało. Naprawdę jestem zdziwiony. Tak samo jak zdziwiony jestem, że jeszcze trwa wyprzedaż na Enebie. Dużo ciekawych gier do kupienia, linki jak zwykle w opisie. Zazwyczaj tak tracę, przynajmniej pół floty, jak jest trzy floty, zanim się dostanę na te wyspy. Tutaj będę musiał robić jakieś dzikie manewry gdzieś tam, a tu proszę nie, prosto, mam większą flotę od duńskiej i zdobywam wszystko jak chcę. O, właśnie tak tracę flotę, zobaczcie, tutaj stoi moja flota zazwyczaj i ją tracę, ale w tym wypadku zauważyłem, że przegrywam bitwę, więc się wycofuję. Wiecie co, jak już tak okupuję tą Portugalię, tak stwierdziłem, że w sumie warto jest coś od niej zdobyć. Na przykład polskie kolonie w Brazylii, na dobry początek weźmy tylko te w tym miejscu, bo będziemy mogli prosto iść i na północ, i na południe, jak będzie potrzeba, plus dużo pieniążków, a może jeszcze jakieś reparacje wojenne, no niestety nie, ale tyle nam od Portugalii wystarczy. Warto było stracić 500 000 wojska, żeby dostać kolonialną Brazylię dla Polski. Jesteście tego zdania pozytywnego? Tak? No to ja też się cieszę, że bardzo się cieszycie, wy się cieszę i tak dalej. No i dobrze, jakaś tam część Neapolu odbita, bez Neapolu, haha, będzie problem z tego. No ale nieważne, no, w takim razie będę musiał chyba Maltę odebrać Neapolowi ręcznie. To co jest bardziej ważne, że no, to, że zdobyłem już stolicę Duńczyków, wreszcie nam się to udało. Dzięki temu bardzo wzmocniłem moją obecność w regionie handlu lubeckiego. A najlepszą wiadomość stanowi to, że część moich chłopaków pojechało na wakacje do Tunezji, no bo im się przecież należało zatoczenie tych wszystkich wojen, prawda? No jakże prawda, a tym bardziej, że czeka ich niedługo kampania zimowa, bo właśnie okres pokoju z Rosją dobie końca. Najgorsze jest to, że ona prawie wszystko spłaciła. Jakże to? No ale co ja poradzę? Muszę doprawić do upadku tej Rosji w ten sposób lub w inny. Czas wyłączyć forty, bo wiecie, będziemy też za chwilę atakowali inny kraj, któremu gwarantuje Rosja, nie wiem czemu, skoro kraj nie ma w ogóle wojska, nie ma siły, ale gwarantuje, bo myśli, że jest imperium, to zaraz to wykorzystamy skrzętnie. Tym bardziej, że chcę mieć większą overextensję, bo słyszałem, że to jest dobre mieć większą overextensję, bo to jest taki kolejny współczynnik, który jak wam urośnie, to jest dobrze. Oj, nie mam dyplomaty, to jest źle, ale już mam dyplomatę, więc jest dobrze. A dlaczego dobrze? No bo wiecie, bunty wam walną takie duże, a jak wiecie, wyróżnięcie buntowników moskiewskich zawsze jest na propsie. Ale jak to polska kolonia nazywa się San Escobar? Jak to jest możliwe? Ponoć nie ma takiego państwa. No dobra, okorowałem prowincję, zobaczyłem jak szybko Rosja spłaca swoje zadłużenie i to jest jakaś masakra. No zobaczcie, przed chwilą mieli 5500, teraz mają 4500. Bardzo szybko spłacają swoje zadłużenie, nie ma sensu czekać. Lecimy z nimi normalnie, jak tylko zrobię Cassius Belli i będziemy ich cisnęli. To co teraz będę robił, to w sumie nie powinno się tego robić w domu. Nie róbcie tego, jeżeli nie jesteście doświadczonymi graczami, bo nie wiecie co was czeka. Ja wiem co mnie czeka. Bardzo mi się nie chce tego robić. No ale trudno. Tak. Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że będzie tak ciężko upaść ten kraj, jakim jest Rosja, na poziomie very hard. A chcę, żeby on upadł, chcę, żeby miał tego bankruta, chcę, żeby odpalił się even na Rurykowiczów, chcę mieć pod butem ten kraj. Bo jak nie, to będę musiał go podbić, a on już taki dość urósł znacznie. O! Jestem papieżem. Abeus papa, jak nie było, tak jest Polaka papa. Dobra, lecimy dalej. To jest akurat dość dobre dla nas, bo będziemy mieli troszeczkę mniejszą agresywną ekspansję. Tak 20% mniejszą. O, wojna domowa. Wow, widzę świat, ludzie. Wow! I wchodzimy Polską teraz w taki tryb. Biorę pokój z Rosją, w którym zabiorę mi maksymalnie dużo pieniędzy i następnie zaraz wypowiadam kolejną wojnę. I kolejną. I nie spodziewaliście się tego, ale wypowiadam jeszcze kolejną wojnę Rosji. Dawno jej nie była, więc lecimy kolejną wojnę z Rosją. Udało się, proszę państwa. Nie, Rosja nie ma bankruta, a udało mi się przekroczyć 10 tysięcy ich zadłużenia. I powstała mała koalicja z tego też powodu. Trudno. 15 tysięcy zadłużenia i oni wciąż nie bankrutują. Powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak zbankrutować ten kraj na tym poziomie trudności, na którym gram. No ale co popaliłem Rosję, to moje, więc nie będę żałował. Teraz czas
uspokoić nasze wewnętrzne konflikty, wyjść na przynajmniej jeden stabilności, zmniejszyć wyczerpanie wojenne i jakoś, wiecie, przeżyć tą nadchodzącą koalicję z Osmanem w tle, tak? Nawet Tymur ma agresywną ekspansję. No tak nie wyszło mi tak, jak planowałem, ale wiecie, to jest taka for fun kampania. Nie wszystko należy po mnie powtarzać, prawda? No a jeżeli macie jakiś pomysł, jak mogłem to zrobić lepiej, napiszcie mi to w komentarzu. Na pewno jeszcze nie raz w moich kampaniach Polską będę próbował doprowadzić do tego wydarzenia, więc zobaczymy. Na razie Rosji odpuszczamy, a kierujemy się właśnie na Osmana. O, i super, koalicja się rozwiązuje. Wcale tego zaraz nie wykorzystam. Czyżby Osman z kimś toczył wojnę? O, na szczęście nie. Chociaż jego podbicie będzie dość ciężkie, bo tutaj mam jeszcze potężnego Tymurcza, Deli potężny, Bengal, a to są wszystko kraje sunnickie, które mogą wejść nam w potencjalną koalicję. Tak samo Mameluk. To nie będzie łatwe. Od czasów Wardy nasz kraj budował silną i wytrenowaną armię. I tak właśnie mogę wykonać misję stulecia wojen naszego kraju, bo właśnie się skaptowałem, że nabiłem profesjonalizm na maksa. Nie wiem, kiedy to się stało. Nie wiem, bo dość ciężko się nabija profesjonalizm, kiedy toczycie, wiecie, ciągłe wojny i tak wasza armia nie może być za bardzo profesjonalna, bo ludzie w niej umierają non-toper. Ale żeby wziąć tą misję, musimy zrekrutować nasze przepotężną husarię. Znaczy, to też jest husaria, ale to jest lepsza husaria i to jest Winged Husar. Ej, typ jednostek tu zmienili. Chyba, nieważne. Więc rekrutujemy naszą kawalerię na maksa i zaraz ją podmienię gdzieś tutaj w tych naszych jednostkach, szczerze mówiąc. No ta wojna będzie duża, ale i tak mamy gigantyczną przewagę. No mamy taką piękną koalicję chrześcijańską, że tak powiem. Ha, ha, ha. A nie, Rupinu nie będę wzywał do tej wojny. Dopadliśmy Osmana, Hurdur, Husajnie, ale ich łoimy. Po prostu uwielbiam to, jak wreszcie mamy lepsze jednostki od Imperium Osmańskiego. A i to już ten czas, że mamy lepsze jednostki i możemy łoić ostro Osmana. To robi taką satysfakcję. Ale tutaj tak się wydarzyło w tej kampanii coś dziwnego. Imperium Osmańskie jest bardzo małe, bardzo słabe i w sumie tak mało krajów zglobowało. Oprócz mnie oczywiście. No i tak ostatecznie fajnie byłoby mieć bonus do całości armii, ale dobra, więcej husarii, bonus do husarii, aż nie wiem co chcę, tak naprawdę ciężki wybór, ale dobra, bądźmy szczerzy, ogólny bonus do armii wyjdzie nam znacznie lepiej. Chociaż dałbym głowę, że tutaj powinny być 4 opcje do wyboru tak naprawdę w tym stuleciu wojen. Pewnie znowu coś wiecie o co chodzi, więc dajcie mi znać w komentarzu, co ja tu przegapiłem, bo dałbym mówić, że były jeszcze jakieś bonusy do kozaków, pamiętam, że był jakiś bonus ogólnie do walki dla naszego kraju, a tu nic z tych opcji nie widzę, czy to poszedł jakiś nerw na polską armię nagle? Mogę mieć obecnie 15 regimentów plus 6 to 21, może by mi się udało mieć tego więcej, ale raczej nie. Bardzo jest ciężko mieć więcej husarii, dlatego pójdziemy z ogólnym bonusem, dajcie znać, co wy uważacie. Dałbym też głowę, że kiedyś mówili tutaj o trzeciej ścieżce, która wzmacnia naszą piechotę, ale może mi się przyśniło. Era absolutyzmu! To oznacza, że niestety nie spalę Rosji, trudno. No i jako Rzeczpospolita tej władzy absolutnej w moim kraju też za dużo nie mam. Trzeba będzie coś z tym zrobić. No zobaczcie, jak moi burgundscy przyjaciele i francuscy przyjaciele łoją Osmana pod Pragą. Jaki to jest miły widok, Ale czemu koalicja znowu? Przecież ja walczę z innowiercami, powinniście to docenić, naprawdę. Ech, to idzie totalnie za łatwo, totalnie za łatwo. No ale dobrze, jakby szło za trudno, to by mówił, że idzie za trudno, a tak to idzie za łatwo i wiecie, zawsze będę narzekał. No taka moja natura, co prawda. Ech, ten sojusz coś chyba oznacza, tak mi się wydaje. No sojusz Rosji i Korei, to się raczej nam dobrze nie kojarzy, no ale w tym wypadku też niekoniecznie nam się może dobrze kojarzyć. I jest to takie trochę XD. Ej, a to Korea nawet całkiem dość sporawa się zrobiła. Japonia jest? Wow! No i wojna zakończyła się pełnym sukcesem. Zdobyliśmy nad Konstantynopol i wrócił on w prawilne ręce. No jakby to powiedzieć, w Polsce przydałoby się jednak wprowadzić tą władzę absolutną, tak? Potrzebujemy absolutyzmu i to dużo absolutyzmu, ale wiele rzeczy stoi na naszej przeszkodzie. Chociażby nasza forma rządów, i to nie jest fajne, czy też liczne przywileje, które dałem wcześniej Stanom. I teraz dosłownie wszystkie odbiorę, no może oprócz dodatkowych punktów. Ale to zobaczę. Jej, mam 15 absolutyzmu, jej. No niestety, czeka mnie wiele reform. Muszę pozbywać się moich dowódców, bo mam ich nadmiarowo. Potrzebujemy punktów i potrzebujemy podewować moje prowincje. Naprawdę, muszę je dewować, żeby jak najszybciej nabić ilość ziemi koronnej mojej. Więcej ziemi dla króla. Tak, zgadza się. I na koniec odbiorę punkty również. Kłopotliwa ta Polska. Kliku, 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 zmieniamy edykty. Dewu, 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 gdzie się da, tylko dewu za wszystkie punkty, które ma.
mam. Ech, a chciałem żyć dobrze z Hiszpanią. Naprawdę byłem na dobrej drodze. I to wcale nie po to, żeby, wiecie, przejąć ich tron. Oj, nie, nie, nie. No dobra, po to. Tylko i wyłącznie po to chciałem żyć z nimi dobrze. Niestety okazało się, że Hiszpanie nie chcą żyć dobrze ze mną. Dlatego toczymy z nimi wojnę. Odbicie na polu. I w sumie może jakieś wasali zrobimy? Albo najpierw zrobimy wasali? Dobra, najpierw stoczmy tą wojnę. Nikt się nie spodziewał polskiej konnicy. Hurdur, husaria, znowu robimy swoje. Lecimy zdobywać fortecę naszą husarią piękną. Ej, skrzydełka nam się już pojawiły. Jej! Tak, jakby co, to ja mam jakieś te DLC-ki na lepszy wygląd jednostek. Nie wiem, czy to jest normalny wygląd, czy nie. Ale to tak, tak. Pewnie chyba to z 5 zł kosztowało, żeby mieć te skrzydełka. Tak, jestem fanatykiem tej gry, więc mogę wydawać hajsy na piksele, bo czemuż by nie? O nie! Moja husaria zniknęła, nie! Ale ja to i nadciągnęła większa liczba husarii, żeby właśnie zemścić się za tą bitwę pod Pirenejami. Wbijamy się w Hiszpanów! Hurdur, niszczymy ich! Znaczy w Kastylijczyków, bo Hiszpania jakoś nie powstała, nieważne, ale ich niszczymy! Zemsta będzie nasza! Husaria jeszcze nie skończyła roboty! I tak samo pod Roussillon toczymy wielką bitwę, w której będę chciał zniszczyć Hiszpanów, chociaż tutaj! Dobra, wycofaj się, niech mają, ale lecimy dalej, może dostaniemy Portugalczyków. Oni też uczestniczą po przeciwnej stronie, my im tego nie zapomnimy i trzeba ich zniszczyć. Jeden, drugi raz i tak dalej, lecimy! I może tym razem Pireneje nam się uda zdobyć. Zemsta będzie nasza, proszę państwa. I zobaczcie, jak to czyścimy pięknie te staki. Bum, bum, zero, bum, bum. Oj, nie będzie stack wipe'a, trudno. O, jest stack wipe, jeszcze lepiej. I lecimy dalej. Niepowstrzymana husaria. Oj, no trochę przesadziłem. Tutaj jakby była duża armia, to byśmy w bęcki dostali. Nieważne. Udowodnijmy Hiszpanom, że build pod artylerię to niekoniecznie dobry build. No, chyba że doślą piechotę, to wtedy jest to całkiem dobry build. Zwłaszcza jak mamy bonusy, no nie, trudno. Musimy wycofać naszą husarię, trudno. Miałem udowodnić, że arta nie jest dobra w tej grze, ale ona jest przekozacka w sumie. Ale mimo wszystko Iberyjczycy nie mają z nami najmniejszych szans. I dlaczego ta forteca nie pada? Tu jest forteca, na której mam 100%, a ona wciąż nie pada. What the fuck? Tym razem się udało. 169 dni. Na końcu było 69. To nic w tym dziwnego. Podejrzane. Ta francuska flota to nawet potężna jest. Ona non-tempertu wygrywa bitwy na tych morzach. No, tak troszeczkę mi wojska umarło, głównie na Atrycji, bo chodziłem dużymi stakami, nie róbcie tego, to jest złe. Ale mi się już nie chce tym bawić, nieważne. Po przeciwnej stronie są znacznie większe straty i to się liczy. I pamiętajcie o tym, co wygrałem w tej wojnie, co wygrałem. No, wziąłem Walencję, żeby wypuścić jednak wolny Aragon, niewolną Katalonię. Odbiłem już cały Neapol, super sprawa. I co najważniejsze, powiększyłem nasze kolonie wypoczynkowe San Escobar do 10 prowincji. I w sumie następnym razem może stoczę wojnę o Brazylię dla nas, tak? Bo fajnie byłoby ją mieć. Tu kiedyś powinno być dużo złota. Więc witaj nowy kraju, którego roszczenia terytorialne posłużą mi do podbicia, no, dość sporego terytorium mimo wszystko, kastylijskiego. Tak, będziemy walczyli o wolność ludu Aragonu, bo to jest ważna rzecz, walczyć o wolność ludu Aragonu. Trzeba to szanować, pamiętajcie. Ja znowu zapomniałem o Alhambrze. No nie! Czy coś się zmieniło? Czy coś popsułem? Czy ja nie powinienem nie mieć tych rewolt? No jak żeby to tak powiedzieć? Oh my god, ja właśnie teraz doczytałem, właśnie teraz się dowiedziałem, jak pozbyć się elekcyjnej monarchii. Musi być pewien event, który się nazywa The Struggle for Royal Power. To jest normalnie disaster, który powinien się tutaj nam wyświetlić. Ale go nie mam! Wiecie czemu? Bo dobrze gram w tą grę, biorę odpowiednie sojusze, roluję władców, żeby nie mieć słabych władców, żeby nie odpaliło mi się coś takiego jak Pacta Convecta, które się odpala w takim momencie, kiedy nasz władca ma słabe statystyki, przynajmniej jedna z nich jest poniżej 2 punktów. Poniżej. Tu mam 2, więc się nie liczy. I wtedy dzieje się coś takiego, że Sejm może nas poprzeć w naszym rządzeniu lub nie poprzeć, dając nam gigantyczne kary. I cholera jasna, gra mnie karze za to, że dobrze gram i muszę wpuścić na mój tron jakiegoś słabego władcę. No nie powiem, to powoduje, że to dość przyjemnie się gra tym krajem, bo tak fajnie jest mieć Rzeczpospolitą władców 1-1-1. No można powiedzieć, że wtedy historycznie gramy, prawda? Wreszcie, nawet nie wiecie, ile razy zabiłem moich władców, żeby tu się pojawiła jedynka. Nawet
tego nie wiecie, ile razy ja tu Alt F4 dałem, a najbardziej płakałem, jak miałem władcę 665 30-letniego. I ten mój władca 66 lat, więc zaraz bym szedł na tron. I nie, muszę przyjąć takiego kretyna. No dobra, czas roleplayować Polskę dalej. Tak, dziękuję. No, bardzo ją roleplayuję, tak? Skandynawia nasza. Bałtyk, wewnętrzne morze. No tak, bardzo roleplayuję Polskę, tak? Oczywiście. Francja pod naszym polskim butem. Tak było w historii. Nie wiem, czego was nie uczą. Na pewno któraś odduch z multiversum zawiera taką wersję historii Polski. Jestem tego przekonany. Na pewno nie w każdej jesteśmy przegrywami. Super. Dobra, czekając na śmierć naszego władcy, bo ha, 634, 68 lat, następca 341, czyli mamy jedynkę, czyli będzie Pacta Convecta, czy jakkolwiek się to tam nazywa, że będzie szlachta decydowała o to, czy wesprze naszego władcy, czy nie. No to, żebym się nie nudził, to zaatakowałem sobie Osmana na religijnym Cassius Belli, więc tak dużo będę chciał podbić dla siebie, bardzo dużo. Bo jak tak patrzę, to rzeczywiście to jest jedyny wymóg, że musimy mieć władcę z militarnym lub administracyjnym lub dyplomatycznym skillem, tak? Tak? Niszewa Privileges chyba też już miałem. Gdzie to było? O nie, nikt nie napisał nic na ten temat. Ale raczej to miałem. Oh my god, skąd tu tyle przeciwników się nagle wziął? No nic, na szczęście mam dużo wojska w okolicy. Moich sojuszników też jest dużo w okolicy, dlatego spuszczamy łomot Osmanowi, zawsze na propsie. Bardzo się cieszymy z tego też powodu, że spuściliśmy łomot Osmanowi. O, i ma tu też tutaj stolicę. Jak miło z jego strony, że nie będę musiał iść daleko w jej poszukiwaniach. A mój władca dożył właśnie 70. Jej, wszedł mi na tron, władca debil, jej. Tylko, że jeżeli ja dobrze kojarzę, to powinien od razu nam się ten event pokazać? Nie? Od razu powinien zajść. No to może być problematyczne. Nie wiem, szczerze mówiąc, jeżeli wy coś wiecie na temat tego, kiedy pojawić ten event, kiedy i co, jak pojawić, żeby pozbyć się mojego Golden Liberty, żeby mieć Struggle of Royal Power, no to powiedzcie mi w komentarzu, bo ja naprawdę nie wiem. Sprawdzam wiki i tak dalej, no powinno to wszystko się zadziać, powinno wszystko być, ale ja nie wiem, nie ogarniam, nie wiem, co się tutaj dzieje, o co tu chodzi, co zmienili na tej Polsce znowu kolejny raz, że ja to po prostu tego nie ogarniam. Nie wiem, nie pozwolę sobie mieć tak słabego władcy. Jednak będziemy chcieli mieć Augusta zdecydowanie na tronie, 652, znacznie lepszy władca, ale na szczęście ktoś mi na Discordzie podpowiedział, co mam zrobić. Mianowicie, musimy podbić Kongo, a w zasadzie jedną prowincję, która zawiera ten monument. No wiem, nie wiem, jakie uzasadnienie historyczne mógłby mieć władca Polski, wypowiadając wojnę władcy Kongo, ale ja to właśnie robię w tym momencie. Husaria ląduje w Tunisie. I tak po kilku latach nasza husaria przybywa pod Mpembe. Nie pytajcie się mnie, jak to wytłumaczyć historycznie, totalnie nie mam na to zielonego pomysłu, ale możecie mi to napisać w komentarzach, bo jestem ciekawy, jaka historia mogłaby stać za inwazją Polski na Kongo. Hurdur, husaria wygrała wojnę z Kongiem i zdobyliśmy nawet dość sporo terytorium. Znacznie więcej niż potrzebowałem, ale jak już tu jesteśmy, mam nadzieję, że to nazwisko jest przypadkowe. Naprawdę, bo mi się źle kojarzy. Ale jestem głupi, jednakże testowej przecież nie miałem monarchii elekcyjnej, bo ja to robiłem w 1444 roku, więc jeszcze miałem zwykłą monarchię. Idiota. A tak, przy okazji zrobiłem sobie fajny monument, który mi dał dosłownie to samo, co daje mi pewna misja polska. O, w zasadzie ta pierwsza misja, którą wykonałem w pierwszym odcinku. Zmieniłem dosłownie każdą naszą reformę nadającą mi absolutyzm i nie wierzę w to, ale biorę również tą reformę, w której za bardzo wojen nie powinienem toczyć, ale wiecie, może będę toczył, zobaczymy, jak tutaj to nam się potoczy. Makiawelizm. Oho, spuścina makiawelizm. No, w sumie nie wiem, co bym innego brał z tej reformy, ale nieważne. Na przykład te koszty przeprowadzania przekupstw parlamentarnych byłyby całkiem okej. Okay. Albo to! Też bardzo fajne. No ale dzięki temu mogę mieć 75 punktów absolutyzmu. Chyba. A żeby zdjąć teraz absolutyzm, Golden Liberty potrzebuje 70 absolutyzmu. Mam nadzieję, że to mi zadziała. Bo jak to nie zadziała, to szczerze mówiąc już nie wiem, co mam zrobić, żeby pozbyć się tej złotej polskiej wolności. Nie mam żadnego pojęcia. Nawet wojnę z Osmanem przegrywam, bo już jestem tak wykończony. Nie mogę. Okej. Trochę się tutaj zasadzili na moje polskie wojsko, a ci ludzie z Songhaju, ale nie będę narzekał. Wreszcie! Tak, potrzebowałem 70 absolutyzmu, żeby to zdjąć. Wreszcie! I tak teraz możemy mieć polską wojnę domową. I w sumie nawet o to by mi chodziło. No, to wiecie, na Discordzie często mnie pytaliście, jak sobie poradzić z polską wojną domową, że wam się nie załącza w ogóle. No to tak, to jest jedyny sposób na pozbycie się monarchii elekcyjnej, jeżeli nie zajdzie wam Pacta Convecta. 70 absolutyzmu. Naprawdę musicie to zrobić i ręcznie zdjąć złotą polską wolność. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak tworzy te potężne Niemcy w grze Victoria 3, w nie
niecałe 10 lat od startu rozgrywki, co jest nie lada wyczynem, bo macie dzięki temu kraj, który jest w stanie od początku kampanii Victory dążyć do podbicia świata, naprawdę, to wiecie co klikać, nie?